Witam Was, ja jestem Bartek i dzisiaj zapraszam Was na rozpakowanie LG G4 Stylus. Co do samego pudełka, trzeba przyznać, że jest wykonane niezwykle budżetowo, jak to przystało na urządzenie ze średniej półki. Podobnie jak to było w przypadku testowanych już jakiś czas temu LG Spirit, a także LG Leon, pudełko się otwiera właśnie tak na bok, jest takim właśnie typowo kartonowym opakowaniem. Z przodu mamy podobiznę smartfona wraz z tym przydomkiem Stylus, czyli to, że mamy tutaj rysik, to jest na pewno dość fajna rzecz, którą warto będzie tutaj przede wszystkim przetestować. Mamy również logo urządzenia LG G4 Stylus, natomiast na prawej krawędzi znajdujemy kilka aspektów dotyczących urządzenia. Ekran 5,7 cala, z tego co pamiętam rozdzielczość HD. Informacja o tym, że urządzenie ma właśnie rysik. Z tyłu mamy 8 megapikseli, z przodu mamy 5 megapikseli. No i również technologia laserowego autofokusa. Z tyłu tak naprawdę nie znajdujemy jakichkolwiek informacji, oprócz tego, że urządzenie obsługuje NOC code, Bluetooth, Wi-Fi, tak więc są to podstawowe rzeczy, więc przejdźmy do samego rozpakowania. Tak więc otwieramy. Pierwsze co nam się ukazuje to samo urządzenie. Muszę Wam powiedzieć, fajną fakturę ma na pleckach. To na pewno już od razu mi się tutaj spodobało, ale chyba z tego co widzę po egzemplarzu testowym raczej to nie jest zbytnio odporne na zarysowania. Jeśli chodzi o dalszą część opakowania, podnosimy sobie tutaj tego typu wydłoczkę. Znajdujemy tutaj baterię. Bateria z tego co widzę pojemność typowa 3000 mAh, minimalna 2900 mAh. Dalsza część zestawu, z tego co widzę, papierki, jakieś folie. Więc tutaj mamy jakąś kartę gwarancyjną, skróconą instrukcję obsługi. Co do dalszej części zestawu, mamy tutaj kabel micro USB, służący oczywiście do ładowania urządzenia. Jakoś tutaj postaram się to wyciągnąć, żeby tej folii nie rozrywać, ale chyba będę zmuszony po prostu tą folię rozerwać. No i mamy kabel micro USB, możemy go sobie odłożyć na bok. Dalsza część zestawu jest to ładowarka sieciowa. Muszę Wam powiedzieć, że sama ładowarka jest dość kompaktowa, z racji tego, że podejrzewam, że nie obsługuje jakiegokolwiek szybkiego ładowania. Mamy 5V i 1,2A, jeśli chodzi o natężenie prądu na wyjściu. No i ostatnia rzecz, jaką możemy znaleźć w pudełku, są to słuchawki. Nie żeby jakieś dokanałowe, po prostu zwykłe plastikowe pchełki. Więc tutaj widać, że LG poleciało troszeczkę po taniości, no i raczej jakością dźwięku te słuchawki grzeszyć nie będą. Przejdźmy sobie do samego urządzenia. Spróbuję tutaj otworzyć klapkę, ponieważ to jest mi niezbędne do tego, abym mógł włożyć tutaj baterię i uruchomić dla Was to urządzenie. Chociaż nie mam pewności, czy sama bateria jest tutaj naładowana. Tutaj z boku miałem taką właśnie szczelinkę, dzięki której będziemy mogli sobie podważyć tą klapkę. No i tak możemy tutaj włożyć samą baterię. Wkładamy baterię w tenże sposób. Z tego co widzę, tutaj mamy slot na kartę micro SIM, a także slot na kartę micro SD. No i samą klapkę możemy w tym momencie sobie zamknąć. Dość łatwo zeszła, to muszę powiedzieć od razu. No i wciąż mi się bardzo podoba ta tekstura z tyłu. Zobaczymy, jak to będzie się sprawować. No ale tak jak właśnie mówiłem Wam na początku, raczej na zarysowania ten materiał odporny nie jest. Urządzenie zawibrowało, tak więc za chwilkę LG G4 Stylus powinien nam się uruchomić. No i urządzenie nam wystartowało, mamy domyślnie ustawiony język polski, tak więc jeśli chodzi o konfigurację, klikamy sobie oczywiście dalej. Ustawienia, połączenie internetowe to na razie sobie pominę, oczywiście ok. Przepraszam Was standardowo za to, że nie wszystko będziecie dobrze widzieć na filmie, ale niestety, jak to zwykle bywa, urządzenie włączyło mi maksymalną jasność, przez co nie mogę jej niestety dla Was dostosować, żeby to wszystko było doskonale widoczne na filmie. Imię, nazwisko, to jest tutaj sobie to oczywiście też pominiemy, usługi Google, na wszystkie usługi Google się oczywiście zgadzamy. Licencja, tutaj oczywiście musimy wyrazić zgodę, ponieważ bez tego urządzenie nam się nie uruchomi, tutaj również, dalej. No i powinniśmy zostać przeniesieni do samego systemu, tak więc tutaj już obniżam jasność, żebyście mogli lepiej to wszystko zobaczyć. Sama nakładka, z tego co widzę, jeśli chodzi o swój wygląd, to co było w przypadku LG G4, tutaj nie ma większego zaskoczenia.
No i z góry możemy właśnie tutaj wyciągnąć sobie tego typu rysik. Jego konstrukcja mi bardzo przypomina to, co kiedyś było w takich mobilnych komputerkach właśnie, więc zobaczymy, jak to wszystko będzie się sprawdzać. Nie jest to jakaś super technologia, raczej właśnie taki rysik, który po prostu będzie działać ze wszystkimi ekranami pojemnościowymi, więc zobaczymy, jak to wszystko będzie się sprawdzać. Jeśli macie jakieś pytanie odnośnie LG G4 Stylus, jest to oczywiście już troszeczkę starsze urządzenie, ale wydaje mi się, że też warte przetestowania. Jeśli macie właśnie jakieś pytania, sugestie, piszcie śmiało w komentarzach. Jeśli to rozpakowanie Wam się spodobało, nie zapomnijcie o pozostawieniu łapki w górze, nie zapomnijcie również o subskrybowaniu kanału. Natomiast ja się z Wami żegnam, pozdrawiam Was, na razie.